Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. I witam Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z bardzo luźnym, bardzo chillowym filmem, czyli TBR-em na wiosnę. Ja nie chcę patrzeć w prawo, bo ja co prawda mam bardzo duży TBR, ponieważ ja będę Wam wklejać zdjęcia. Natomiast to, co ja widzę po prawej stronie pod ręką Toli, to jest strasznie dużo. W sensie ja się mega cieszę, ale jakby... No to nie jest ludzko wykonalne, nie? Znaczy, trzymam kciuki, także mamy tego sporo, o czym chcemy Wam poopowiadać, więc mam nadzieję, że film Wam się podoba i bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Może byś zaczęła dzisiaj wyjątkowo? Dobrze, więc mamy tutaj trzy sterty. O, znalazłam baterię. Chciałabyś baterię? Nie, niespecjalnie. Baterię po w książce, okej. Mamy tutaj trzy sterty. Jedną stertę jest spod lustra, czyli książki, których jeszcze nie zaczęłam, a chciałabym przeczytać i są one u mnie z powodów nieokreślonych. Okay. Mamy jeszcze stertę, stertę za komodą łóżkową. Jest to sterta książek, które chciałam przeczytać, ale które zaczęłam. I jakoś tak nie umiem... Ty zaczęłaś? No, część z tych tak. Ale tutaj one są połączone, bo to nie jest jedna sterta. No, to okej. Okay. Coraz jestem bardziej skonfundowana, moi drodzy. Jest jeszcze sterta książek, które mają pierwsze miejsce, które czytam obecnie, albo staram się czytać obecnie. Zaczniemy od Pod kluczem Ruth Ware, bo Zuza nie daje mi spokoju. I znaczy, już ci daję. Znaczy, teraz już tak, nie? Ale... Ale please, przeczytaj. No. Po prostu bardzo mi się podobał początek, był tak dobry. I przeraża mnie trochę grubość, bo ja grubych książek ostatnio w ogóle nie czytam. A to nawet nie jest gruba książka, nie? Ale to jest... Ale ją się, no wiesz, jak ją się będzie czytała. No tak, właśnie dlatego to mnie trochę uspokaja. I nie mogę się doczekać. No to jeżeli mówimy o kryminałach, to ja też mam jeden kryminał. Jest to Izabela Janiszewska i Ludzie z mgły. Rodzice bardzo polecają tę książkę. Ja, no właśnie... Cały czas gdzieś tam o tym słyszę, o tym czytam i za panią Janiszewską się jeszcze nie zabrałam, także mam nadzieję, że to będzie szybciej niż później. Nie wiem za wiele o tej książce, poza tym, że rzecz się dzieje w małym miasteczku, w którym ginie jakaś dziewczyna. No i mam nadzieję, że będzie to taki straszny klimacik zamglonego mokradła. Na to czekam. To jest świetny klimat, szczególnie do horrorów. Fajnie by było, gdyby... Było ostro. Życzę ci tego. No. Dobra, twoja następna. Nikt nie odpisuje. Nawet nie pamiętam, czemu ta książka się tu znalazła. Ale wyście ją kupiły, czy to jest mój egzemplarz? To jest chyba twój egzemplarz. O. A mogłabym ją zabrać z powrotem, skoro to mój tak. egzemplarz. O. Aha, dziękuję. Proszę. Nie wiem, czy nawet nie znam fabuły, szczerze mówiąc. A to jest zbiór opowiadań i... Nie, czekaj, to nie jest zbiór opowiadań, bo mi się też już mylą. Ale to brzmi super, no przeczytaj sobie opis po prostu. Dobra. Bardzo, bardzo ciekawa brzmi ta książka i ona jest z kolei na moim TBR-ze, dlatego chcę ją zabrać od Toli. No, to jest wszystko jasne. Czy mogę jednak ją zostawić? Nie, ja ją szybko przeczytam i ci ją oddam. Okay. Masz rację, rozgrzeszam. To będzie, w tą stronę będzie szybciej. Tak, to prawda. Ej! Oliwa Denaro. A tak, ja też podpisuję się pod tym. Tak? Tak, mama każe. Jest to, znaczy nie, ja już to chciałam czytać wcześniej, natomiast... Ja ci to wybrałam, czytałaś tak. tego rozdział. I ja w czytaniu po rozdziale wybrałam sobie tę książkę na pierwszym miejscu, dlatego żeby się zobowiązać z tego, co tam powiedziałam, no to chciałabym to przeczytać, a brzmi to też bardzo dobrze. I tak jak zdaję sobie sprawę, że to jest włoska literatura, w tamtym filmie powiedziałam, że nie lubię włoskiej literatury, ale powiedziałam, że są wyjątki. Dlaczego ludzie nie potrafią słuchać ze zrozumieniem? Są wyjątki, oczywiście, że są, natomiast z zasady nie przepadam za narracją typowo włoską po prostu. I mam jeszcze lekcję chemii, akurat tu jest taki egzemplarz po angielsku. Podpisuję się też. Możesz być oryginalna? Nie. Lekcje chemii, nie wiem o czym są, w sensie lata 50., 60. No i prawdopodobnie o jakiejś naukowczyni w ogóle patrzę na to mama wydanie. Każe. Czy to są pierwiastki? Tak. Oh my god. Ja mam to po polsku w domu, ale też mam audiobooka, także na pewno za lekcję chemii się będę prędzej czy później zabierać. Nieźle. Weronika i pingwiny. To już wchodzimy w tę stertę książek, które wzięłam z targów. Weronika i pingwiny. Zobaczyłam pingwiny. I Lola, moja przyjaciółka, pingwinie księgi na Instagramie, uwielbia pingwiny, jak możecie wydedukować. Więc wzięłam to dla niej, ale potem przeczytałam opis. I okazało się też super fajne, więc przeczytałam, a potem idę. Aha, świetny prezent.
Też tak uważam. Naprawdę świetny. Ja mam jeszcze dwie książki z Winnie D. Bardzo bym chciała przeczytać ten pierwszy, ostatni dzień, bo nasz ostatni dzień bardzo, bardzo lubię. Jest to jedna z moich ulubionych młodzieżówek w ogóle. Nie wiem dlaczego, nie potrafię wam powiedzieć, ale ogromnie mi się podobała. No i to jest jakby prequel, to się dzieje na samym początku tego... Tak, dobra, rozumiem. Tego całego jakby, tej sytuacji z tym przewidywaniem, prognozą śmierci. To się dzieje na samym początku, no i również mamy, no podobny w sumie motyw. Brzmi on dość tak jakby trochę fabularnie, był mocno podobny do naszego ostatniego dnia, ale ja bardzo lubię Adama Silvera, więc zobaczymy. I druga książka to Naznaczone złotem. Tutaj nie wiem za wiele o fabule. No bo to jest z Winnie D. Dolu, brawo Fiona. Ale powinnaś pogratulować, że w ogóle wiem, że coś takiego istnieje. Gratuluję, szczególnie, że dziękuję. Powiedziałam o Winnie D. 4 razy w przeciągu ostatniej minuty. Natomiast Magda Getbooki, bardzo jej się to podobało i dlatego chciałabym to przeczytać. To jest fantastyka młodzieżowa, chyba taka trochę w ramach takich afrykańskich plemion, krwi, nieprzynależności do dobrej grupy, coś takiego. Ciekawe. I dużo chyba przyjaźni damskiej. O. Dobra, teraz ty. Klub Smutnych Duchów. Też to chcę bardzo przeczytać. Klub Smutnych Duchów. Jest to komiks czarno-biały. Bardzo taki vibe lata 90-80, więc mi się... Kurde, szkoda, że nie mamy drugiego egzemplarza. No, szkoda. Ja ci nie A mogę mojego. Zabrać? Nie dam ci mojego. Ale ja go dosłownie przeczytam dzisiaj. Ale... Dzisiaj w domu i przywiozę ci teraz w tym tygodniu. Ale to leży u ciebie od miesiąca. Ale i co z tego? Błagam cię, daj. Please. Nie. Please. Z zasady ci nie dam. Proszę. Po co Klub Smutnych Duchów? Czy jakby to nie jest najsłodsze ever? Czy mogę zabrać i oddać ci w czwartek albo w piątek, jak będę tu z powrotem? No, łasi się. Proszę, jak ludzie się łaszą. Klub Smutnych Duchów, czy to nie brzmi po prostu jak najbardziej urocza rzecz na świecie? Ale ja to przeczytam. Ale nie przeczytasz teraz w tym tygodniu. Może tak. Zakład, dobra. Przeczytam w tym tygodniu, przeczytam teraz. Teraz, dobra, dzisiaj. Dobra, okej, jak nie przeczytasz dzisiaj, płacisz mi dwie dychy. Ej! No. Dobra, kara. A jak kara przeczytasz, to ja ci daję dwie dychy. Okej. No. Biorę to, dobra. Wiesz co? Bo ja wiem, że ona tego nie przeczyta. Aha. I ja to mogłam zabrać na ten tydzień. Ale nie. Ale z dumy nie pozwolę. Dobra, ale jeżeli ja nie przeczytam tego dzisiaj, to daję ci dwie dychy, no i daję ci tę książkę, nie? No ale ja już wyjeżdżam teraz, więc... No, jak na samym razem, jak przyjdziesz. No, dobra. No. Wiesz, co mogę kupić za dwie dychy? Za dwie dychy mogę kupić sobie pandę w Empiku. Ja ci mogę kupić pandę w Empiku. Aha, kuszące. Ale to nie, dwie dychy, brakuje 2 zł do 2 pand, więc dwie pandy. Masz? Pomyślimy. Tego się możecie nie spodziewać, natomiast chciałabym zrobić reread absolutnie fantastycznej sprawy Hanka Greena, ponieważ ja mam drugi tom po polsku. Mi się bardzo podobało do połowy, a potem było fatalne moim zdaniem, ale ja to czytałam po angielsku, więc w sumie mogłam czegoś nie zrozumieć. Jeżeli zrozumiałam to zakończenie tak, jak ono jest, to strasznie słabe. Jezus Maria, mam tak z wieloma książkami. Ale jeżeli... Kursja, looking at you. Ale jeżeli... szczególnie, że ja od kiedy to przeczytałam, stałam się wielką fanką, znaczy nie od wtedy, tylko po tym jak to przeczytałam, stałam się wielką fanką Hanka Greena na TikToku i bardzo chciałabym mu dać drugą szansę, więc chciałabym przeczytać, jeżeli rzeczywiście to zakończenie będzie tak złe, no to drugiego tomu się pozbędę i już raczej nie będę kontynuować, ale wolę zanim to zrobię się upewnić, że na pewno to było takie słabe. I mam tutaj jeszcze Wiosenna noc, zamek z lodu. Tu nie ma nigdzie przecinka, więc nie wiem jak to przeczytać. Wiosenna noc, zamek z lodu. Tak, i tutaj mamy o historii, w której 14-letni chłopiec razem ze swoją siostrą zostają w domu. To jest oczywiście norweska klasyka. I do ich domu puka rodzina, która potrzebuje noclegu. Nie, będę płakać. Już w tym momencie wiem, jest tylko jedno zdanie, które mnie tutaj najbardziej przyciąga i to jest: rodzeństwo nie spodziewa się, że będzie to dla nich noc, gdy zmierzą się z doświadczeniem śmierci i narodzin. Więc... Ja mam swoją teorię. Wow. Ja mam swoją teorię, ale nie chcę wam mówić, jakbym miała rację. A to ja też przeczytam. Dobra. Czemu Grzanka ma taką długą szyję? Co jest? Dobra, lecimy. Tunele. No, też chcę to przeczytać. Nie wzięłam. Kopiara. Nie wzięłam z własnej woli. Karola mnie zmusiła. Karola ma taki dar zmuszania. Tak, to prawda, ale świetnie wychodzi. Mhm. Tutaj propsy lecą. I przeczytam. Nawet nie wiem, o czym jest, bo Karola nie dała mi nawet sekundy zastanowienia się, zanim mi to wypchnęła, także... I u mnie się zaczyna tu już sytuacja, że nie mam książek fizycznie, tylko będę wam je wsklejać. Panna Kim Wie, to jest autorka Kim...
Kim? Urodzona w 1980. Którymś. Na pewno nie czwartym. Panna Kim wie, nie mam pojęcia w ogóle nic o tej książce, natomiast no jest to książka tej samej autorki, której wcześniejsza książka mi się bardzo podobała. Także mam nadzieję, patrzę tak na koty, mam nadzieję, że będzie bardzo dobra. Chcę też kupić sobie Wcale nie jestem taka, Mary Ober. Ja ją bardzo lubię po dorosłych. To drugie, ten zbiór opowiadań czerwony. A, to jest ta laska od dorosłych, do mamy, która to. Zabierz mnie do domu, był średni, ale Wcale nie jestem taka, jest w ogóle mega grube, jak na pauzę i jak na Mary Ober. I jestem bardzo ciekawa. To było bardzo ładne. Ale muszę co? No to twój akcent. Mary Ober? No. Muszę kupić ją sobie najpierw. Francuski brzmi trochę jak gołębie. Troszeczkę tak. Dobra, dawaj. Imitacja akcentu francuskiego 200. Ernest Hemingway. Nie spodoba ci się ta książka. Słońce wschodzi. I w ogóle nie przeczytasz jej, moim zdaniem. No to nie przeczytam. Moim zdaniem nie ma szans, ponieważ ta książka jest po prostu nudna. I jest tak napisana, że się nie chce jej czytać. No i po co demotywujesz człowieka? Bo ja ci to już mówiłam, a wolę, żebyś się nie zniechęciła do literatury klasycznej. Ale ty się lubię literaturę klasyczną. No ale nie czytasz literatury klasycznej, takiej współczesnej. Jeżeli czytasz, to czytasz Sienkiewicza. Spadaj. No, a to jest troszeczkę coś innego, nie? Oczywiście nie umniejszając panu Henrykowi. Nic już nie powiem, bo mnie zdenerwowałaś. A dobra, skoro nie to, to coś innego Hemingwaya, bo chcę się pogodzić z tym panem. To ta książka to nie pogodziłaby cię z nim. Dobra, to proszę, mogę ci ją dać. Dzień. Chcesz ją? No. Moja kolejna książka to Miasto Jadeitu. Czyli po angielsku jest to Jade City. Ja to widziałam już od dawna i bardzo chciałam tę książkę Jadeitowy Town. I bardzo chciałam tę książkę przeczytać. To jest, wydaje mi się, że to jest coś trochę bardzo ulicznego, gangi, narkotyki, dealowanie. Mi się wszystko to jest w moich Simsach. Mi się wydaje, że to jest taka fantastyka właśnie. Tomek, książkowe bajdurzenie, z którym no, mam te szczęście, że rozmawiamy regularnie, między innymi o książkach. Bardzo, bardzo to poleca, więc ufam mu, chociaż nasze opinie się bardzo często nie zgadzają, bo na przykład zhejtował teraz Zakończyła pomarańczy. I to tak zhejtował ostro. Także zapraszam was do niego, jeżeli chcecie posłuchać. Ale czasami się zgadzamy, także dam szansę. I mam tutaj też Giant Days, tom drugi. O, ja też mam Giant Days. No to pokazuję od razu. Proszę. Ja bym chciała kontynuować tę serię głównie z polecenia Toli, bo Toli się tak podobało, że... Tak. A Tola po prostu chce skończyć serię. Tak, bo nie przetrwam, jeżeli będę miała znowu więcej serii, które zaczęłam, niż te serii, które skończyłam, i to tak dramatycznie więcej. Jutro i znów jutro. Zewin Gabriel. Czyżby to był Dzień Świstaka? My to w ogóle tę książkę tu mamy, ale to rodziców, a nie moja, więc jej tam nie mogłam namierzyć. Nie mam pojęcia, o czym to jest. Dzień Świstaka. Ale to wygrało tyle nagród. To jest nominowane do mnóstwa nagród. To jest podobno bardzo dobre. Wygrało też na Goodreadsie konkurencję swoją. I nie mogę się tego... Uj, kotki. Nie, ja są grzeczne. I totalnie nie mogę się tego doczekać. Nie, po prostu. Ale nie wiem, o czym jest ta książka, także dużo więcej wam nie powiem. No i mam również drugą fundację Asimowa. Czy jest to piąta książka, o której mówisz teraz? Może. Ale ja tak mogę bez końca a propos mojego TBR-u, także nie przejmuj się tym o wszystkich. Ale wiesz, że mi się podoba akurat ten TBR, ja zawsze jestem bardzo niechętna na nagrywanie TBR. To prawda. Bardzo nie lubię, a zaraz czerpię z tego przyjemność. To zaraz ci już dam do opowiedzenia, o ilu książkach bo ja wiem, chciała. Co chcę przeczytać, co nie? A zazwyczaj te TBR były robione tak, no kiedyś to tam, no, tamto, a teraz to tak konkretnie. No rozumiem. No. To tylko dokończę drugiej fundacji. Jest to trzeci tom fundacji Isaaca Asimowa. Wow. Drugi mi się bardzo podoba. Na potęgę. Drugi mi się bardzo podobał i mam nadzieję, że trzeci będzie również troszeczkę klarujący, bo ta seria jest mocno skonfundująca. Tola. Prosty równoległy Agaty Romaniuk. No nie mogę się dziwić tutaj tej książce. Jest taka fajna, dosknij jej. A wiesz, że my będziemy na tak, festiwalu, panelu, gdzie będzie Agata Romaniuk. Przestań, ja już dzisiaj szykuję swoją przemowę, co ja chcę tej pani powiedzieć. I jakoś to jest... Moje całe życie w tym momencie doprowadziło mnie do poznania Agaty Romaniuk, kumasz? Mhm. Nie mogę się po prostu totalnie doczekać i chcę tak bardzo wypaść dobrze. I tak bardzo bym chciała wypaść jakoś elokwentnie. Spokojnie, ona cię pokocha, jak cię pozna. Ja kocham jej książki, proste, równoległe, nie mogę się doczekać. Bo czytałam już dwie książki Agaty Romaniuk. Tak. Także to będzie świetnie. I chyba więcej nie ma. Nie, chyba w Polsce na razie nie ma. W
Polsce? No. No tak, powszechnie wiadomo, że Agata Romaniuk jest pochodzenia norweskiego. Ja się bardzo nie mogę doczekać książki, która teraz będzie wychodziła. Właśnie w Wabie albo w Uroborosie, szczerze mówiąc nie pamiętam. I to jest This is how you lose the time war. Już jest przetłumaczone po angielsku. No, właśnie przetłumaczone po angielsku. Z angielskiego na polski. I to jest tam tytuł Właśnie tak przegrywasz wojnę czasu, coś takiego. I to jest jedna z ulubionych książek Emily Fox. I tak, jak ja dowiedziałam się, że to będzie wydawane w Polsce, to bardzo, bardzo chciałam to przeczytać. Dostałam w ogóle PDF-a, żeby go czytać pod patronat. Natomiast jeszcze nie zdążyłam go otworzyć, także no, jeżeli nie zdążę, no to nie wezmę. Ale jestem bardzo ciekawa, to jest science fiction, ale chyba jest tam wątek A, lesbijski. Ona jest chyba taka wpadająca bardziej w literaturę piękną, ta książka. Podoba mi się to. No brzmi jak taka. Książki z długimi literaturami. Książki z długimi tytułami automatycznie przydzielą do literatury pięknej. Mm-hmm. Kim jest Emily Fox? No to jest ta taka moja ulubiona booktuberka z Kanady, która ja zawsze oglądam. Ta Kanadyjka, no pamiętam ją. Pamiętam ją, zanim w ogóle byłaś... Ma akcent taki francuski. Tak, to prawda, no jest... Jest śliczna. Jest, nie pamiętam jej w sumie. Jest bardzo ładna. Teraz ty. Przepraszam, bo po prostu jestem tak przyzwyczajona, że ty nigdy nie masz książek do TBR-ów. Mam. Fryderyk Nietzsche z genealogii moralności. Boję się nieziemsko, więc jakby nie liczę na to, że to przeczytam. Ja bym nie teraz nie przeczytała. No... Zobaczymy. Naprawdę się postaram. Jestem niedźwiedzia. Zucha niedawno przeczytała. I to jest przypał, bo kupiłam to zanim Zucha... Zucha? I Zucha to przeczytała. Przede mną. Nie, ja to dostałam 2 lata temu. O! No. O, czyli jednak nie jest tak źle. Co nie ma faktu, że przeczytam. Ale pamiętam, że miałam czytać już, ale ktoś napisał, nawet nie jedna osoba, tylko że bardzo dużo Hokaja. A ja totalnie nie wiedziałam, że taki będzie wątek, no bo też tego nie ma w opisie, więc... A po prostu rozumiem, że to cię mogło odstraszyć. Frederika Bachmana przetłumaczonego na polski, więc mam taka... biorę. Więc będę czytać. Ja mam tutaj Ulicę Dzieciństwa. Oj, przepraszam. Ja mam tę książkę w domu i to jest autorki trylogii kopenhaskiej, którą ja uwielbiam, trylogię kopenhaską. Wiem co to, Boże, coś to miałam przeczytać. I miałam to... tutaj gdzieś, tak. Bo tata to potem zabrał. Tata to zabrał i potem mi nie oddał w stręcich małych. Tak, no to Ulica Dzieciństwa. Jestem bardzo ciekawa, czy to będzie również autobiograficzna powieść mocno, czy to będzie już kompletnie powieść, czy może coś jeszcze innego. Mam to w domu, także tak. Ariadnę bardzo chcę przeczytać, Jennifer Saint. Też ją mam w domu, no i to jest prawdopodobnie o micie... Ariadny, wow. I Tezeusza, prawdopodobnie. I coś tu jeszcze wam o czym powiem, to na przykład Ptaki i inne opowiadania, Daphne du Maurier. To jest chyba ostatnia, jedyna książka w Polsce wydana teraz w tym nowym wznowieniu, który ja jeszcze nie czytałam. No i to jest zbiór opowiadań, jak sama nazwa wskazuje. No, ja ją bardzo lubię w sumie. Bardzo lubię tę autorkę, chociaż są według mnie te książki raz lepsze, raz gorsze, a raczej raz bardziej emocjonalnie mnie uderzające, a raz mniej. Natomiast koniec końców to jest bardzo ciekawa autorka, która łączy ze sobą wiele gatunków i łączy ze sobą takie rzeczy dość niestandardowe. Okay. I naprawdę ciekawie buduje tę historię, także jestem ciekawa, co robi też w opowiadaniach. Okej. Tak już abstrahując, znaczy właściwie nie, bo nawiązuję do Ariadny, fajnie by było przeczytać te... Kojarzysz na TikToku, to było bardzo popularne kiedyś, że mamy Meduzę, która wszystkich zamienia w kamień i ślepą dziewczynę. Czy to nie byłoby cudowne? Nie ma takiej książki. No nie ma takiej książki, ale chciałabym, żeby sobie wyobrażać, gdyby istniało. Myślałam, że ja mam... Już w mojej głowie szły trybiki, jak ci znaleźć książkę tą bez tytułu i jak ci ją zamówić, żeby się miała. Ale nie ma jej, tak? Ale jesteś słodka, ojejku! Ale jak jej nie ma, to nawet moje skille nie pomogą. To prawda, Zucha ma takie skille zamówienia książek, o których ja wiem tylko jedno zdanie, że to hit. To prawda. Po prostu się przyzwyczaiła. A przypomniałam sobie o tym przez Ariadnę i jak jest Shara Wheeler, bo lesbijki. I wzięłam to. Znaczy, to nie jest to główny wątek, nie? Jak coś. No. Ale jest, no. Okej. Żeby zdawać dziewczynę, trzeba ją najpierw znaleźć. To wygląda jak porada youtubera. No. To nie podoba mi się to, ale okej. Wygląda bardzo romantycznie. Ta laska bardzo mi się podoba. To tyle. Aha.
To jest cała twoja motywacja. Dobrze. Dziękujemy pani bardzo. Proszę. Ale tak, tak. Chcę tak przeczytać wiele książek i spoiler, one zazwyczaj są dobre. Jak wiecie lub nie wiecie, uwielbiam, absolutnie uwielbiam fantastykę, która nawiązuje do retellingów bajek. O Boże, dlatego znowu. Mam tutaj This Poison Heart, Zatrute Serce. Aha, nie czytałaś tego jeszcze? Nie, ale czytałam Cinderella is Dead. No i teraz to jest jakby w tej samej edycji wydawniczej, natomiast to jest niezwiązane z tamtą historią, bo tam no mieliśmy tak, oczywiście tak. Kopciuszka, a tu mamy, no, Królewnę Śnieżkę. Także tak, to chcę bardzo przeczytać. I mam jeszcze na przykład, to też jest na moim bliskim TBR-ze, Nigdy, Nigdy, Nigdy. To jest o byciu matką lub też o niechceniu bycia matką. Nie pamiętam. Może to by zostało pożyczone naraz. Tak, ale to jest podobno bardzo trudna książka o trudnej relacji z matką, ale dużo o macierzyństwie, także chyba to jeszcze nie dla ciebie, Myszko. O. Tak mi się wydaje. Nie czytałam, więc jeszcze nie wiem. Nie, nie mamy, bo ja zabrałam. Wszystko zabierasz, straszne. Ale też wszystko potem przywożę. Za późno. Chciałam zrobić żart. Czy Nigdy, Nigdy, Nigdy to kontynuacja Jutro, Jutro? To był dobry żart. Czy ja mogę ci dać jedną książkę do twojego TBR-u? Bo się zakochasz w niej. Walnij, no. Aha, zakończyła pomarańczy, tak, bo to będzie. Legendy i latte. To ci się tak spodoba, to. No to jest to o tej ogrzycy, która robi sobie latte. Która robi kawiarnię. Okej. Przeczytaj, please, błagam cię. Okay. Jak przeczytasz... Dobra, zróbmy jakiś zakład. Dobra. Jak przeczytasz... Poczekaj. Jak przeczytasz to... Mamy dzisiaj 10 kwietnia. Tak. Do 20 kwietnia. Tak. Masz 10 dni. Tak. Dziękuję, nie wiedziałabym. To kupię ci, jak przyszedł do 20, to kupię ci wszystkie te takie właśnie pandowe rzeczy w Empiku. Dzięki. Ile ich tam jest? Mam nadzieję, że nie 1000. No słuchaj, już szejkonem. Powiedz mi, ile ich jest. Nie, to są saszetki pandy figurek. I mam opcję na ich punkcie. Dobrze. Wystarczy mi parę saszetek takich. Dobra, kupię ci 10 saszetek. Wiesz, ile to jest pieniędzy? Ile? Jedna kosztuje 12 zł. Ja myślałam, że jakieś 3. Dobrze, ale tylko jeżeli przeczytasz w ciągu 10 kolejnych dni, dostaniesz 10 pand. Stara, ty myślisz, że nie jestem w stanie przeczytać czegoś 10 dni, a jesteś. Potem wydać przez ciebie 1200 zł? 120, żabko. Faktycznie. Znaczy 120 to wciąż jest jakaś kuriozalna kwota za pandy, ale lepiej niż 1200. O Boże! Czasami... Przeczytasz to? Masz tak. 10 dni. Tak. No. Tak. Zacznij dzisiaj. Dobra. Czyli już wygrałam 12 pand, dobra. Jakby... 10 pand, umiesz liczyć? 12 plus tamto, co miałam przydać, co mi kazałaś. Smutne duchy. A. Czyli 12. Ty się zadłużasz się w pandy. Dobra, ratunku! Bardzo chcę przeczytać rozmowy z przyjaciółmi, a że Tola tutaj ma również książkę Sally Rooney, to ją pokażemy razem. Dobrze, tak, chcemy ją przeczytać. Ja już normalnie to czytałam i bardzo, bardzo lubię, chociaż tak. Rozumiem, dlaczego ma kontrowersyjne opinie. No i mnie teraz czekają rozmowy z przyjaciółmi i mam jeszcze trzecią jej książkę, czyli Nieprzyjazny świat. Cudownie. Witaj, piękny świecie. Tak się to nazywa. To są dwie różne. No dawaj, pokazuj swoje, bo ty masz jeszcze bardzo dużo, a... Nie, nie mam jeszcze bardzo dużo. No to dawaj. Anomalia. Nie wiem, czemu się to tu znajduje. Prawdopodobnie, jakoś tak, jestem w stanie wydedukować... A, pokażesz okładkę? A, tak, sorry. Jestem w stanie wydedukować, że po prostu mama mi wcisnęła. No, chyba tak. Wiecie co? Ja to może sobie odłożę. No, właśnie nie wiem, co tutaj to robiło, szczerze. Sorka. To w takim razie powiem wam jeszcze o dwóch różowych książkach, które znajdują się obok siebie. No. I mają bardzo podobne odcienie różowego. George Orwell, Folwark zwierzęcy. Folwark. Plus, chcę jeszcze tutaj też gdzieś jest. Rok 1984. Bum. Dało mi się w końcu bez patrzenia. Jest to chude i tak inspirujące, i tak ciekawe. Możesz też komiks przeczytać, bo mamy komiks, jak gdzieś nie przeczytałam. Mama. No, komiks jest bardzo dobry, moim zdaniem. Nie zadłużaj się już w pandach. Nie. I Rafael Bob Waksberg, którego możecie znać jako reżysera, czy tam producenta, nie wiem, kogoś ważnego w produkcji Bojacka Horsemana. Twórca serialu. Tak, twórca serialu. Ktoś, kto będzie cię kochał w całej twojej nędznej glorii. Opowiadania. Przeczytałam pierwszą stronę. Ja tak mam z książkami, że czytam pierwszą stronę z przeświadczeniem, że będę to czytać dalej, ale potem nie czytam tego nigdy dalej.
Więc mam nadzieję, że jednak do tego wrócę. Poza tym bardzo podobał mi się tytuł. I to było kupione w tym moim szale książkowym, w którym kupiłam chyba 7 książek sobie. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, dokładnie. Trzeba żyć. Tak, trzeba żyć. Wszystkie te światy, czyli historia Boba numer 3. O Boże, znowu Bob. Tak. A to jest Rafael Bob Wagberg. O. Czy to ten sam Bob? To na pewno czy to jest połączone? Po prostu, to jest science fiction bardzo dobre. Ja uwielbiam drugi tom. Także tom trzeci również będę niedługo czytać. Kociaki, cichutko. Zabieram zaraz córkę do Poznania z powrotem. Święta i po świętach. I na przykład jeszcze co, o czym wam mogę opowiedzieć. Ostatnio mam straszną ochotę na książkę Warcross Marilu. To jest też takie sci-fi młodzieżowe. Dzięki. Sci-fi młodzieżowe, chyba a propos albo sztucznej inteligencji, albo gier komputerowych. Wydaje mi się, że może to drugie. To są różne rzeczy. Wiem, rzadko, wiem. I z takich jeszcze ciekawych rzeczy. Na przykład bardzo bym chciała przeczytać Kanska Miłość na Wyspach Owczych. To jest oczywiście reportaż o, uwaga, Wyspach Owczych. Póki ty coś tam jeszcze sobie szukasz, to ja jeszcze opowiem na przykład o... tego pewnie nie przeczytam, ale chcę kupić tę książkę i muszę się za to zabrać, w sensie za zakup jej. I to jest Islands of Abandonment. I to jest reportaż o tym, w jakich miejscach na Ziemi, gdzieś, gdzie była infrastruktura ludzka i na przykład miasta, albo tory, albo fabryki i tak dalej, po tym jak coś tam się wydarzyło i człowiek stamtąd zniknął, jak szybko natura odebrała te miejsca. O, podobno są tam dużo fotografii. Ja bardzo bym chciała tę książkę mieć i ją przeczytać. Niestety tylko po angielsku, od razu mówię, ale ogromnie mnie ciekawi. Fajne. Mamy tutaj Dostojewski, Skrzywdzeni i Poniżeni. Ale ogólnie jakiś Dostojewski, bo jak będę już, to raczej jest TBR wakacyjny, bo na wiosnę raczej nie dam rady, ale... A to jest TBR na wiosnę. No to kto ma problem, ten ma problem. I ja tutaj a propos Tomka, książkowe bajdurzenie, będziemy czytać chyba jutro albo pojutrze razem. Trzeci tom Niby Nocy, czyli Bez świt. Bardzo długo z tym zwlekałam, dlatego głównie, że czytałam poprzednie dwa tomy słucham w audio i ja strasznie nie lubię zmieniać formy podczas serii, więc czekałam, żeby może się pojawiła, no ale niestety się nie pojawiła, Tomek już naciska, mówi chodź przeczytamy, skończymy serię, ja mówię dobra, bez ciebie tego prawdopodobnie nie zrobię nigdy, także miałam wziąć tutaj teraz na weekend, ale zapomniałam, tak jakby I'm sorry Tomek, ale wezmę teraz w domu i będziemy czytać, także to będzie chyba na najbliższym TBR-ze w ogóle. Do ostatniej kości, kanibalizm. Lista Schindlera plus Matthew Perry, który grał Chandlera. Przepraszam, musiałam to zrobić. I'm sorry. Ale co? No bo to był Schindler Chandler, kumasz. To się trochę... O Jezus, w ogóle nie skojarzyłam. Serio? Tego. No. No to wytłumaczyłam. No, dziękuję. To jest biografia Matthew Perry'ego, którą musiałam przeczytać od dłuższego czasu. I właściwie mam tyle do powiedzenia, a mną strasznie to wstrząśnie, bo ja się wychowałam na przyjaciółach przecież. Więc no... painful i właśnie dlatego jest na samym dole tej całej sterty przy lustrze, żebym przynajmniej, żeby mi nie wzięła jakoś szybko. I Lista Schindlera, druga wojna światowa. Ostatnio znalazłam na audiotece książkę Obcy w obcym kraju Roberta Heinleina. I to jest na pewno klasyka sci-fi, jak nie klasyka post-apo. Ja nie pamiętam, o czym jest ta książka, ale wiem, że jest w audio, więc będę ją czytać szybciej na pewno, niż gdybym miała do niej podejście w papierze, bo akurat takie książki klasyczne, szczególnie jeśli chodzi o sci-fi, fantasy, no to jednak o wiele łatwiej jest czytać, słuchać w audio. Ale pamiętam, że kupiłam tę książkę, bo przeczytałam opis i był super, naprawdę był super. Więc tak, teraz ty. Mamy tutaj Upadek Alberta Camus. Pięknie powiedziałaś. Kami. Pięknie powiedziałaś jeszcze raz. Kami. Pięknie. Naprawdę tyle czasu poświęciłam. Ale jestem dokładnie najsłodszy na świecie. Kami. No pięknie. Docna Katarzyny Bondy. Jest to trochę mniej urocze, ponieważ kanibalizm po raz kolejny. Ale ty już czytasz. Tak, to już czytam. To nie jest twój TBR. No, ale chciałam powiedzieć, że czytam, bo tak. Dobrze. Chciałam, żeby to było oczywiste i jasne. Mm-hmm. I chciałabym skończyć, bo może nie dokończę. Mm-hmm. Bo tak mam. Bo słuchamy to w audiobooku z mało tego. Wiem o tym. Więc czasami mamy taką tendencję do porzucania rzeczy. No. Hikikomori, bo była przedstawiona w Biku. Ktoś napisał nam komentarz, że to jest polskiej jakiejś tam chyba autorki muzycznej. No. Polskiej muzyczki. Polarize. Pokaż opis. Polarize może?
Skoro... Polarisę? Wiele pytań. Historie podniebne, Jakub Malski, of course, to się mówi samo przez się. A ja trochę czytam rzeczy. A mówiłam. Mówiłam ci. I jedyny samolot na niebie, czyli historia... historia, mówiłam o zamachu z 11 września. Jakby ci się udało to mówi. Przejść. O Boże. W sensie, jakby ci się udało... Kolejny bandy, nie. Się zadłużasz? Nie. Mało ci? Chodzi mi o to, że jeżeli udało by ci się przejść przez to, że ona jest dość gruba, to to będzie jedna z twoich ulubionych książek. Bo ona jest świetna, nie da się jej nie lubić. Okay. Naprawdę, ona ma w ogóle jakąś szaloną średnią na Goodreadsie, chyba 4,60, nie wiem, 5. Oh. Bo wszyscy ludzie wiedzą, że ona jest dobra po prostu. Okay. Naprawdę jest dobra. Okay. No i dobrze, tym pozytywnym akcentem, to ma tutaj jeszcze chwilkę, ale już uznałyśmy, że będziemy zaciągać nasze te, jak iść się mówi, lejce. I iść w spanko. No ja do auta akurat. No, także tak. Możesz też iść w spanko. W aucie? No tylko... Wolałaby mnie. No rację, sensowne. Ale trzeba koty już od siebie odseparować, bo się bawią i zaraz te krzywdę zrobią. Nie, to jest twoja imaginacja. Te koty się naprawdę lubią. Nie, moim zdaniem się nie lubią. Biją się z przyjacielskości. Ja też cię biję i cię kocham. Kochasz mnie? Kocham cię. Kami. Kami. Dobrze, moi drodzy, jeżeli czytaliście którąś z tych książek, którą my tutaj pokazywałyśmy, to dajcie nam znać, czy jest fajna, czy warto, czy nam się spodoba, czy nie. I koniecznie napiszcie trzy książki, które wy macie najbliżej na TBR-ze, a my się będziemy z wami żegnać. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Mini. Bo kto przyjaciół wielu ma, z nimi bawi się i gra, to mini.